Witam w kolejnym odcinku Zabaw z bronią. Dzisiaj kontynuujemy temat noży. Taki nóż firmy Real Avid, amerykański. Ten nóż służy do obsługi broni, głównie krótkiej, pistoletów, rewolwerów, jak mamy to pokazane tutaj na tym obrazku. Omówię ten nóż pod tym kątem, pod kątem obsługi broni, jakie ma funkcje, jakie są możliwości, co możemy za pomocą takiego noża zrobić, czy możemy się zabawić w miniaturowego rusznikarza, używając takiego narzędzia, czy taki zasobnik, takie narzędzie jest w stanie nam w jakikolwiek sposób pomóc przy obsłudze broni. To jest interesująca sprawa i w dzisiejszym odcinku chciałbym to omówić. Oczywiście, jak mówiłem w poprzednim odcinku o Leathermanie, jest szereg takich urządzeń wyspecjalizowanych tylko i wyłącznie do danych modeli broni. My szukamy czegoś uniwersalnego, co możemy zabrać ze sobą na strzelnicę, schować do samochodu, użyć jako młotka na przykład do wybijania szyb czy do cięcia pasów przecinak. Możemy używać do majsterkowania, ale przy okazji, będąc na strzelnicy, wyciągamy taki nóż i mając odpowiednie bity, odpowiednie śrubokręty i odpowiednie narzędzia, jesteśmy w stanie taki pistolet czy rewolwer rozłożyć do czyszczenia. I jeśli mamy wyznaczone specjalne stanowisko na tej strzelnicy, oddzielne tak zwane stanowisko rusznikarskie, na tym stanowisku możemy przejrzeć broń, dokonać jakichś szybkich napraw albo wyeliminować jakieś przypadkowe po prostu uszkodzenia czy problemy z zacięciem broni. Oczywiście wiadomo, że takie sensu stricte rusznikarskie prace są niepolecane, ale mówię o takich prostych jakichś przypadkach, kiedy coś tam się zablokowało i po prostu nie działa. Nie mówię o tym, że ktoś będzie pilnikiem podpiłowywał przez 2 godziny na przykład spust albo robił takie rzeczy. Takie rzeczy powinni robić rusznikarze, takie rzeczy są niedozwolone dla zwykłych kowalskich i zwykły kowalski czy zwykły Janusz nie powinien się tym zajmować. Wracamy do naszego noża, rozpakujemy, zobaczymy, czy jak jest wykonany. Tu producent zapewnia, że jest powleczony jakąś warstwą teflonu czy tytanu. To się wszystko w tym filmie wyjaśni. Zapraszam, miłego oglądania. Przed nami pistoletowo-rewolwerowe urządzenie do czyszczenia obsługi broni firmy Real Avid. Oczywiście ta firma produkuje, 209 zł kosztuje tak między nami w Polsce. Firma Avid produkuje szereg różnych narzędzi do obsługi broni karabinów, tak jak AR-15, także i innych jeszcze broni długich. Można kupić wyspecjalizowane narzędzia, które są sensu stricte do jednego na przykład modelu broni czy rodzaju broni. Tutaj mamy urządzenie bardziej uniwersalne, które możemy zabierać na strzelnicę i dokonywać jakichś szybkich napraw, bo nie modyfikacji, wiadomo, broni nie modyfikujemy w taki sposób, na który pozwala ustawa, natomiast jakichś prostych napraw, typu, nie wiem, odkręcamy jakieś elementy do czyszczenia, czy coś się zacięło, chcemy sprawdzić. Tutaj mamy zestaw narzędzi i ja rozpakuję dzisiaj ten nóż i zobaczymy, co producent nam po prostu oferuje. Oczywiście mamy tutaj opis w języku angielskim, że jest to urządzenie do serwisowania broni, do zakładania wszelkiego rodzaju celowników laserowych, wszelkiej maści innych celowników, montażu bocznych osłon, prawda, uchwytu, serwisowania, czyszczenia, naprawy jakiejś kropki, szybkiej kalibracji i tak dalej. Tu mamy rozpisane bity, jakie są w zestawie. Mamy rozpisane wszystkie rzeczy, które producent tutaj daje. Zaraz sobie to omówimy dokładnie. Ok, zobaczmy, co oferuje producent. Ostrze w stylu Tanto, 3-calowe. Mamy do tego 6 bitów, one są dokładnie tutaj rozpisane. Mamy klucze ampulowe, 4 rodzaje, też są podane wymiary w calach. Mamy, co dalej? Mamy praskę do wybijania, prawda? Czyli możemy wybijać sobie piny za pomocą tego urządzenia, na przykład z rewolweru Glock, tak jak w przypadku Leathermana. Oczywiście jest obsadka do tych bitów, miejsce zamocowania bitów. Widzę, że mamy już jakiś pilnik do piłowania. Obsadka jest z tej strony, to jest pilnik do piłowania. Tu mamy jeszcze koronkę do odkręcania luf. Ciekawostką jest to, że są 2 rodzaje z prawej i lewej strony. Myślę, że trzeba rozpakować. Oczywiście tutaj jeszcze jest jakaś informacja, że to jest wszystko powleczone warstwą tytanu, żeby lepiej to wszystko było odporne na rdze i pracowało. Zobaczmy, jak ten zestaw jest wykonany. No i nie jest to jakiś specjalnie drogi zestaw, więc też nie oczekuję cudów, ale widać, że jest zrobiony pod kątem broni, nie tak jak w przypadku Leathermana w poprzednim filmie, w którym można zabrać tu ze sobą na piknik czy do samochodu. To jest bardziej urządzenie już i nóż, przybornik, multitool, który jest zastosowany do obsługi broni. Oczywiście dostajemy propagandę, która reklamuje, widzicie, innego rodzaju urządzenia. Tu mamy taki przybornik do AR-15.
Tu jest nasz, on jest nazwany jako urządzenie pistoletowe, typowo. Gun Tool Pro jeszcze jest, proszę. No jest to szereg jakichś różnych rzeczy, które oferuje producent, ale to myślę, że nas w tej chwili nie interesuje. Zobaczmy, co jest pokazane na głównej ulotce. Widzę, że są rozpisane już szczegółowo wszystkie funkcje. No jest opis dokładny w języku angielskim, co obejmuje gwarancja, ale też co producent nam w tym momencie oferuje. Każde narzędzie jest dokładnie rozpisane. No w porównaniu z Ledermanem pierwsze wrażenie nie jest jakieś miażdżące. Brakuje żadnego klipsa, nie ma żadnej kabury, pałcza do schowania, do noszenia tego noża. Można byłoby tu przypiąć jakieś kółko. No jakość plastików też nie powala, jest to nóż za 200 zł, więc no też nie można oczekiwać jakichś niesamowitych po prostu wrażeń w tej chwili. Ostrze typu Tanto rozkłada się jednym ruchem ręki. Zapadka, jak widzimy, jest w tym miejscu, wszystko jest dość miękkie, ale dobrze pracuje, ale nie czuć jakiegoś specjalnego luzu. Myślę, że wykonanie jest do przyjęcia. No to ma być przybornik po prostu do obsługi broni, nie jakiś niesamowity nóż, który przeżyje w survivalu. Praska widzę, że jest odkręcana, tak jak powiedziałem, czyli możemy sobie spokojnie założyć tu wycior. Też jest blokadka z zapadką, czyli jeśli mamy system do czyszczenia broni, to możemy go spokojnie w tej chwili użyć. No to jest dobra informacja w tej chwili. Ktoś potrzebuje wyczyścić broń. Nie blokuje się w drugim położeniu. Myślałem, że się blokuje w takim, czy blokuje się bezpośrednio w takim. Ale okej, tu jest młotek. Tego młotka też można używać do wybijania po prostu elementów. Okej, przejdźmy do tego, co mamy dalej. Tu mamy założone te 6 bitów naszych bezpośrednio. Okej, tu mamy klucz do odkręcenia koronek lów. Dwa rodzaje są nacięć. Ja akurat nie miałem do czynienia jeszcze z takim kluczem, więc będę musiał to wszystko dokładnie obejrzeć. Zobaczmy, co jeszcze producent nam w tej chwili oferuje. Blokowany zdzierak do depozytu. Ok. Mamy tutaj, widzę, klucze ampulowe, drobne. No, widzę, że one są tak luźno dość położone tutaj. Nic ich nie przykrywa, poza tym ostrzem. To ostrze je blokuje przed tym, żeby one po prostu odpadły. Rozumiem. To jest zabezpieczenie, ten zdzierak z miękkiej stali. Tutaj obsadzamy nasze bity na końcówce. Ona też się blokuje, to wszystko jest blokowane zapadkowo. A, okej, pilnik jest na tym samym miejscu, tylko tutaj. Okej, myślałem, że jest to oddzielne ostrze. Tu mamy po prostu pilnik w tym samym miejscu. No to jest dość szeroki pilnik, więc myślę, że do podejścia gdzieś na zewnątrz, do czegoś tam w cudzysłowie przypiłowania, bo trudno to nazwać jakimś niesamowitym pilnikiem, można tego użyć. I w zasadzie to jest wszystko. Tutaj nic więcej w tym nożu nie występuje. Nie jest to bardzo rozbudowane urządzenie, ale jeśli chodzi o obsługę broni, ja myślę, że już są zdecydowanie większe możliwości w tej chwili w przypadku tego przybornika. Można zdecydowanie więcej takim przybornikiem zrobić niż Ledermanem Mutem. Myślę, że za taką cenę to jest chyba zdecydowanie najlepszy wybór. 209 zł za taki przybornik, który możemy zabrać w skrzyneczkę. Nie będziemy go nosić przy sobie, myślę, jako noża. On nie jest jakoś specjalnie ciężki, natomiast no, nie ma zabezpieczenia, trzeba go trzymać w kieszeni. Ja myślę, że to będzie dobry przybornik taki, który będziemy mieć w skrzynce z naszą bronią, w walizce z bronią, schowany, zabrany ze sobą na strzelnicę i w razie jakiejś sytuacji, że trzeba będzie coś rozkręcić, komuś pomóc albo samemu w czymś, z czymś działać, to się przyda do takich próbnych doraźnych napraw, szybkich, na szybko jakichś rzeczy improwizowanych. Myślę, że będzie ok. Nóż można używać do otwierania paczek. Ten nóż myślę, że no, nie nada się raczej do niczego innego. Myślę, że ten nóż po prostu w survivalu by się zupełnie nie sprawdził. Jest to tani przybornik. Oczywiście, tak jak mówiłem w poprzednich filmach i w tym, jeśli ktoś potrzebuje do AR-15 przybornik, no to niestety firma SOK albo Gerber produkuje tylko takie i wyłącznie, które mają ostrza i elementy tylko i wyłącznie do obsługi, do rozbierania mechanizmów stworzone specjalnie do tego. Zapraszam do subskrypcji, moi mili. Piszcie pod tym filmem, co o tym sądzicie, co chcielibyście zobaczyć i do usłyszenia.